Młodzieżowy ośrodek socjoterapii działa przy Uniwersytecie Ludowym w Radawnicy. Obecnie w MOS-ie przebywa 40 chłopców, którzy uczęszczają do szkoły, która podobnie jak internat mieści się w samym ośrodku. To są dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniu społecznym. Są to dzieci w normie intelektualnej. Jest to drugi etap edukacyjny, czyli klasa 4-8. W listopadzie powstał projekt stworzenia tak zwanego mieszkania treningowego dla wychowanków ośrodka, aby w weekendy mogli spróbować samodzielnie wykonywać codzienne obowiązki. Każde dziecko, które tutaj będzie, będzie miał przydzielony swój obowiązek. Czyli będzie wyjście do sklepu, zrobienie zakupów, dyżury porządkowe, to wiadomo, że trzeba to robić. Będzie przygotowanie posiłków, sprzątanie po posiłku, przede wszystkim nakrycie, dekoracja stołów, przygotowanie stołu do posiłku. A także pranie, prasowanie czy odkurzanie. Do realizacji tego pomysłu potrzebne było mieszkanie wyposażone w przedmioty i urządzenia codziennego użytku. Mieszkanie było, zatem zwrócono się z prośbą o pomoc do firm, aby pomogły sfinansować remont i zakup sprzętu. Od razu odpowiedziała Fundacja Castorama. Mieszkanie jest już gotowe i wyposażone. Teraz przyjdzie czas na wychowanków, którzy będą musieli sprawdzić się w domowych obowiązkach. Uczę się tutaj gotować, na pewno sprzątać, na pewno wiele jeszcze innych rzeczy. Wychowankowie MOS-u będą w każdy weekend w grupach sześcioosobowych uczyć się normalnego życia. Z nadejściem wiosny obowiązków przybędzie, bowiem dojdą proste prace ogrodnicze na terenie ośrodka.